tej strony Edzik, czyli wasz internetowy dzik. Jest dzisiaj z nami Wąski. No Botroman, no jestem, no. Botroman, Wąski. Jak zwał, no, tak zwał. Człowiek o wielu ksywach generalnie. Można go znaleźć na przykład w komentarzach. Bo w dużych liczbach. No. Generalnie na samym początku chciałem powiedzieć, że Wąski trafił tu tylko dzięki i wyłącznie, co ja mówię. Że Wąski tutaj trafił tylko i wyłącznie dzięki swojej szybkości na serwerze Discord, zwanym potocznie serwerem Discord. No, także jak chcecie wystąpić w odcinku, no to wbijajcie z linku w opisie. Tam jest taki kanał, na który możecie się zgłaszać. W sensie, no, w ogóle do odcinka wyrobiłem się w 7 sekund. 7 sekund, to był czas bota Romana. Kto to planuje do przodu? O kurde, przewidział mnie. Nie, ja zawsze kick-offy robię. Ja tego nie przewidziałem, ja tak zawsze kick-offy robię. Blokowałem, jakbyś na Aeriala leciał. No dobra, bo widzę, że tutaj ludzie już się niecierpliwą, bo sekcji pytań jeszcze nie było, a już piąta sekunda meczu. 1-1, no. No to pierwsze pytanie do bota Romana. Czy to prawda, że jesteś twórcą zupy Romana? Zależy, raz zrobiłem pomidorówkę. Ale nie... O kurde. Ty tak specjalnie mnie rozpraszasz. To wiesz, była zupa Romana faktycznie, czy nie? Zupa Romana, ale to był taki faktycznie rosół, nie? To wrzuciłem kurczaka do wody. Wrzuciłem kurczaka do wody, całego oczywiście, nie obranego ze skóry jeszcze, chyba miał pierze, czy coś takiego. O, kurcz, z ogrodu wziął, od sąsiada. Nie od sąsiada, chodził sobie normalnie po chodniku, na balkon mi wleciał. Taki szary był kurczak. Taki szary jajko mi zniósł. To chyba złe danie przyrządziłeś. Dobra, no generalnie, bo dalej ludzie nie wiedzą podstawowych pytań, czyli jak Botroman długo gra w Rocketa? Wystarczająco długo, jakie masz mieć platynę 2. O, od razu odpowiedział. Z rozpędu. Platynę 2. Nie, bo ty starasz się mnie rozpraszać, 4 lata już gra. Wiesz. 4 lata już co najmniej gra. Jakie 4? Gram 3 miesiące na swoim poziomie. O, na swoim. No, na pewnym poziomie na pewno to jest. Pamiętajmy, tak. Poziom morza to też poziom. No, kolejne pytanie. Dlaczego Rocket League jest twoją ulubioną gierką? Czy to jest pytanie z serii tych, dlaczego jest ulubioną? Bo generalnie lubię też inne gry. Nie, ulubiony jest Rocket, to dlaczego? Rocket League jest moim... No, dlaczego kocham jest ludzi. No. Kocham społeczność w tej grze. No, generalnie kocha ludzi, jak słyszeliśmy, także możecie mu dać serduszko. Społeczność w Rocket League motywuje mnie do dalszej pracy nad byciu toksycznym. Jak to się mówi, kiedy... No ja nie jestem chemikiem, ale bym jakoś określił poziom tej toksyczności Rocketa, społeczności. No, a to mniejsza. Już nie będę tutaj przymulał. Kiri byłaby załamana, jakby zobaczyła, co to robi. O, Maria... Nie, Arkadiusz Kiri by nie miał szans zbadać poziomu toksyczności. A Arkadiusz Kiri, ten noblista. A to nie Lech Wałęsa? Lech Wałęsa też. Za literacką on. A, no tak. Obok ten... To Nikary się czyta? Wikary? To się zbyt sucho zrobiło. A więc a propos kary, kolejne pytanie standardowe, czyli co tam jadłeś na obiad, kolację, czy tam jak ty to nazywasz? Wypiłem sobie 4 herbaty, jogurta i chipsy, ale nie mogę powiedzieć marki. Nie mamy lokowania, ale jakby ktoś chciał, to nie ma. To gamingowy system. W sumie to taki. Może napiszę w komentarzu. Szukajcie. No. Spokojnie, moje multikonta są dostępne 24/7. Multikonto wąskiego, Boże. Pamiętaj o wyzwaniach, które ci dałem. Wyzwania wąskiego. No może jedno z nich zrealizujesz, mogę przeczytać, jakie mam. O, a propos kont. Może chciałbyś jakieś konto pozdrowić, czy tam osobę, czy tam psa, zwierzaka jakiegoś. Kogo chciałbym pozdrowić? No. Oczywiście standardowo pozdrawiam mamę i tatę. O.
A czy ja? Pozdrawiam całą moją rodzinę, całą moją siostrę. Mogę ją zawołać. A czy ja mam mamę pozdrawiasz? No swoją. A, to tak. Może kiedyś obejrzy, kiedyś jej puszczę. Kiedyś jej puścisz. Nie będę sugerował. Jak zrozumie, że gry online można wyłączyć. Nie pokaż, można raczej. Dawaj, zaraz pokażemy, że da się pauzę odpalić. To tak jakby włączyć pauzę podczas gotowania, nie? Nie da się. Ostatnio memik był na Discordzie. Dobra, to kolejne pytanie z serii wąskich. Czy wiesz już, co zagramy w ramach drugiej gierki? Powiadasz o gierce 1 na 1? No, możesz sobie wybrać. Powiedziałbym jakiś najbardziej hardkorowy tryb. 10 razy dopalacz. I malutka piłeczka odbijająca się bardzo szybko. Przez bucket moda by się dała, ale tutaj to nie wiem, czy jest. Nie ma opcji, chyba 10 razy dopalacz. Jest 10 razy dopalacz. Serio? Jest. No to sobie możesz wybrać, co tam będziesz chciał. Dam ci litera, to startniesz, co dusza zapragnie. No. Ale wiesz, wtedy mecz będzie trwał 20 minut. Czy ustawiamy 5-minutówki? Czemu bym miał trwać 20 minut? Bo bym ustawił na 20 minut. W sensie czas to generalnie 5 minut trzeba ustawić, chyba że chcesz, żebym bardzo długo montował. Mogę ci pomóc. A, może trochę przed tym, a nie, w sumie cały czas gadamy. W miarę ciekawy odcinek może być, to może nie będę musiał dużo ciąć. A jest Wolski! No? Wolski, bronisz! Kurde. Oh, ale obrona, nie? I teraz robimy Ariala. O! Teraz mogę robić ciało z Kubany. O! I ten znowu będzie jakieś culingi robił. Co? Jak to się mówi? Culing shot, czy jak? To się mówi... Celing. Muszę się opanować, bo... No to się mówi... Spokojnie. Nie mam pojęcia, jak to się mówi. No tak oficjalnie to celing shot, ale... No, przechodzimy do drugiego meczu. No dobra, wracamy po szybkim cięciu. Bo witam. Troman stworzył coś takiego. No, to także pierwsze pytanie po przerwie. Jak Bo Troman ma na imię? A? To jest ciekawe pytanie, powiem ci. Co ty włączyłeś? No nie, time wrapa. Oho, już mnie nie obchodzi twoje imię, coś ty zrobił. Życie mu niemiłe. Ja wiem, że nie mogłeś wstawić więcej niż 5 minut, ale wydłużyć to w taki sposób to jest chamstwo jak na moje. Dałeś mi wolną rękę. Przypominam. Szkoda, że nie jest szybką, to by nam może to jakoś szybciej leciało. Dobra, to powiedz jak masz na imię, bo jakaś Grażyna może się ciekawi. Grażyna, powiadasz? A to wygląda, ja jestem Igor. Lagi. Przez chwilę autentycznie sprawdziłem, jaki mam ping. No i Igor jestem. Witam serdecznie. Igor? To ty oczywiście. Nie jesteś Roman? Nie. Wszyscy jestem fani, wąski. No nie, no ten tryb jest nie do grania, naprawdę. Zrobimy szybkie cięcie. Bez takich. No dobra, wracamy po kolejnym cięciu. Tym razem nasz Roman chyba się opamiętał. Nie włączył tego zabójczego trybu. No. Ale jest ciekawy. W sumie miałem pomysł na jeszcze jeden, ale sobie już odpuściłem męczarnię Edka. Co? Zero boosta, zero speeda? To znaczy boost byłby akurat razy 10. Piłka plażowa i grawitacja minimalna, czyli byś nie mógł robić skakać nawet, nie? No nic bym nie miał. Dobra. I miałbym chociaż przewagę, bo... Trzeba spuścić w pierdziel Romanowi. O kurde. O, Roman Abramowicz, aż mi się przypomniał. Abramowicz? I Roman Jaś Fasola, ej, to ty powinieneś być śmieszny. Haha, beka. Dawaj, powiedz jakiegoś suchara. Tylko takiego, żebym nie musiał wycinać. Pyk. Generalnie chciałbym oznajmić wszem i wobec, że zmieniłem sobie ustawienia czułości po dłuższym czasie. Jest fajna sprawa, nagle się nic nie czuję. Strzału. O! Dobra, nie trafię. Ała, ty! Dobra, teraz już może być łatwiej trafić.
Jak on to wyjął? No, niby nie za obronę strzała, zobacz. Ja tą obronę bym dał na początek, jako zapowiedź filmu. Intro. Dobra. Mam 2 minuty, żeby wymyślić suchara. Nasz czas antenowy się kończy. No, myślę, że... Może chcesz mi jakieś inne pytanie zadać? Inne pytanie? No dobra, to jak nie chcesz zrobić suchara, to odegraj sketch. Wracasz do suchara. No to przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Ho, kurde. Powiem ci, że dawno tego nie słyszałem, więc powoli się śmieszne staje z powrotem. Oczywiście. No. No, jakbyście szukali sucharów, to szukajcie w sekcji komentarzy. Bata Romana. Generalnie to wszystkie moje suchary znajdziecie oczywiście na BAMach, na Discordzie Edka. Ogólnodostępne są. Założymy specjalny kanał. Memy oczywiście, ja nadal czekam na swoją rękę na Discordzie, obiecałeś mi jakiś miesiąc temu. Czekam do tej pory nie mam. O, okazję jakąś. Czekam. I to jest idealna okazja, nie? Proszę bardzo, czy to będzie zabójcza kontra? No nie, z mojej perspektywy leciało w bramę. Dobra, Edek, ja mam do ciebie pytanie. Kurde, tego jeszcze nie było w tej serii. Opowiedz, jak zostałeś pilotem? Od małego pasjonowałem się. Co? Samolotami! Nie mówiłeś, że włączyłeś to. Od małego pasjonowałem się samolotami. W przedszkolu mówili na mnie Pepe. A myślałem, pilot, że Stanisław. Stanisław S. Pilot. Pilot. No i niestety nie będzie dogrywki, proszę państwa. Nie zdążę wymyślić sucharu. Chyba, że Edek będzie honorowy i strzeli honorowego samobuja, tak jak ja to zrobiłem. Honorowy samobój Fąskiego? No to ładnie. Zobaczmy, jak ci się uda, nie ma mnie na brawie. Nie macie na bramie. Nie było, jakbyś oddał strzał od razu. To dużo gadać. No generalnie jestem pilotem. Na Discordzie możecie poznać więcej intro. Od małego pasjonowałem się lataniem. Oj, a ty nie miałeś przypadkiem o czymś tutaj ci mrugam okiem powiedzieć? Także wychodzimy do lobby, żeby się zaraz pożegnać. A, no tak. No, nie wiem, chcesz coś na koniec dodać, panie Romanie? MNT. Właśnie, już wiem. Edek to jest najlepszy kanał kręcący Rocket League. O, go serdecznie. Bardzo Edek dobrze. Edek to generalnie dobre filmy robi. Jak chcesz, to możesz podlinkować to w opisie. No. Ten materiał. Jeszcze. Dawaj, kontynuuj, bracie. Co ja mogę kontynuować? No, ciężko skomplementować najlepszego youtubera. Podpowiem, zmiana koloru pewna. Zmiana koloru? Z czerwonego na szary. Czerwonego na szary? No suba zostawcie, to nie żebrajcie. No. W sensie, no nie, to znaczy Słonski chciał to powiedzieć, tylko nie skumał. No to zrób tu cięcie, nie? I nie, nuszujcie, generalnie. Tutaj będzie cięcie i zaraz Wąski o tym powie. No, także dzisiaj był z nami najlepszy zawodnik, jaki do tej pory był, czyli Eusebiusz Wąski. Eusebio Wąski. Eusebio Wąski, ten słynny Ronaldinho wśród Rocket League. Brazylijczyk. No. Squishy się ode mnie trików uczył. Squishy się od niego trików uczył. Trików i sztuczek przede wszystkim, smoków. Nie, no czekaj, bo strasznie długie jest to zakończenie. Będę musiał połowę wyciąć. W każdym razie, teraz... jeżeli chcecie wystąpić w kolejnym odcinku, to wiecie, co macie robić. Był z nami Wąski, elo, elo. Jeszcze chciałem tylko coś powiedzieć, panie Edku. Mogę coś powiedzieć? Dawaj. Bo prawdopodobnie 74,11% z was ma przycisk pod jego filmami taki czerwony, nie? O, to jest właśnie błąd YouTube'a i trzeba go nacisnąć, wtedy on się zrobi szary i wszystko będzie w normie. Dostaniecie od niego powiadomienia. Będzie w odcieniu życia, chciałem powiedzieć, tak. Waszego życia, ale to by szary było to mało miłe. Nie ufajcie czerwonemu. Czerwony was zabije, czerwony to krew. To by było niemiłe, jakbym tak powiedział, więc powiem, że to jest w kolorach... w czegoś kolorze to na pewno jest. Przedłużamy strasznie. Elo.